Widzimy intensywne zmiany na rynku nawozów. Pojawiają się nowe instalacje specjalnie dedykowane pod konkretne potrzeby. Czy tak jest także w grupie Azoty? Jakie są te zmiany i dlaczego tak się dzieje? Ale jeśli mówimy o zmianach w świecie, to rzeczywiście widać duże zmiany. W ostatnim okresie 50 lat produkcja nawozów azotowych zwiększyła się 9-krotnie, więc bardzo dużo. Natomiast zdecydowanie największym producentem nawozów stają się Chiny. 39% produkcji nawozów azotowych jest w Chinach. Produkujemy w granicach 190 milionów ton, więc relatywnie dużo. I teraz pytanie, czy Chiny potrzebują wyłącznie dla siebie, czy na eksport? No i trzeba tutaj odpowiedzieć, że ponad 30% jest nawozów eksportowanych. Drugim producentem dużym jest Rosja i Rosja eksportuje aż 84% swoich nawozów. Więc w tych kategoriach te zmiany są jednak istotne. Dynamika wzrostu zużycia nawozów azotowych w ciągu ostatnich 10 lat oscyluje wokół 25%, więc stale jest, czy wciąż jest duża. Niemniej jednak zmienia się też struktura produkcji tych nawozów. Coraz większym producentem są kraje rozwijające się. To już jest ponad 74% produkcji nawozów. Co to oznacza dla polskiej firmy Grupy Azoty, która jest przecież drugim co do wielkości producentem nawozów w Europie? Jak możemy rywalizować z Chinami? No tutaj rywalizacja na tony nie ma żadnego sensu. Szukamy nawozów, które się często nazywa nawozami inteligentnymi. Nawozów, które lepiej będą przyswajały elementy pokarmowe, na przykład przyswajalność azotu będzie większa. To jest bardzo istotny element, bo w różnych roślinach różne nawozy mają różną przyswajalność, więc staramy się poszukiwać takich formuł nawozowych, które będą inne dla rzepaku, inne dla kukurydzy, inne pod pszenicę i to jest dzisiaj ten kierunek tych zmian. Dodatkowo też trzeba dostarczać wiedzę i dobre praktyki rolnicze. Chodzi o to, żeby nawozić rozumnie, niedużo. Ten poziom 200 czy prawie 300 kg, w Egipcie 400 kg na hektar, to też jest informacja, myślę, zaskakująca. To nie jest rozwiązanie problemu. Trzeba nawozić tyle, żeby planowanie było optymalne i żeby nie skazić wód gruntowych, czy żeby azot się nie marnował, nie uciekał nam do powietrza. I to jest wyzwanie dzisiaj dla Grupy Azoty Puławy.